Dzień dobry, witam Was kochani na kolejnym spotkaniu ze mną, niezapowiedzianym spotkaniu. Dzisiaj chcę się z Wami podzielić kolejną dawką, kolejne spotkanie, kolejna dawka. Chciałabym dzisiaj Wam opowiedzieć trochę o pewnym temacie, który we mnie dosyć długo dojrzewa i obserwuję sobie to, co się dzieje. Dzisiaj tak naprawdę właśnie będzie o tym, o pewnych dwóch światach, które zaczynają bardzo mocno wybrzmiewać na naszej Ziemi, a które sprawiają, że część z nas doświadcza tych światów w bardzo specyficzny sposób. I już mówię, o co chodzi. Pewien czas temu pojawiło się przesłanie, że nasza Ziemia podzieli się. Że to, co nastąpi, to nastąpi jakby stworzenie dwóch równoległych światów istniejących na planecie Ziemia, światów, w których będą dziać się zupełnie inne zdarzenia i ludzie będą przechodzić zupełnie inne doświadczenia w życiu. I jeden z tych światów będzie światem, w którym będzie bardzo dużo przemocy, w którym będzie ogrom bólu i ogrom cierpienia. Dzień dobry, Ewo, witam Cię, kochana. Drugim tym światem będzie świat, w którym ludzie z jednej strony będą wzrastać i będą doświadczać zmian, które się dzieją, będą doświadczać pewnego rodzaju miłości, połączenia ze źródłem i staram się dokładnie to określić, wczuwając w to odczucie i w ten przekaz, który płynie. To będzie takie błogosławieństwo, takie zjednanie się ze sobą, takie wewnętrzna błogość, czyli zupełnie przeciwne do tego, czego będą doświadczać inni w tym równoległym świecie. I chciałabym od razu zaznaczyć, że to spotkanie, to nagranie nie ma absolutnie nic wspólnego z żadną sferą wróżbiarską, ani ezoteryczną, nawet jeżeli, tak co chwilę się tutaj przekręcam, bo widzę, że pojawia się, że jest słaby zasięg, a chciałabym przekazać to, co mam do przekazania w krótkim nagraniu, w krótkim, ale wierzę, że to będzie bardzo ważne i treściwe i oczywiście zahaczę w tym nagraniu również o Human Design, ponieważ to jest droga do tego, by znaleźć się w jednym z tych dwóch światów. I to jest decyzja, która należy do nas. Decyzja, która należy do nas i ona się składa z wielu różnych innych decyzji, czyli to, do którego z tych światów będziemy należeć i w którym się znajdziemy, to jest w pełni podyktowane tym, jak będziemy sobą kierować i jakich decyzji będziemy dokonywać na co dzień. Ja obserwuję to, co się dzieje tutaj w kraju, w którym żyję, w Anglii i również to, co się dzieje w Polsce i to, co się dzieje na świecie. Te zmiany, które następują, te dramaty, wojny, konflikty, przemoc, ale też i kataklizmy, których doświadczamy my jako ludzie, gdzie czasem obserwujemy rzeczy, które dzieją się, można by powiedzieć, na sąsiednim podwórku i zastanawiamy się, jak to możliwe, że takie zdarzenia mają miejsce, jak to możliwe, że tuż pod naszym nosem, w odległości kilkudziesięciu kilometrów, czy nawet kilku kilometrów, dochodzi do tak ogromnych dramatów. I potem zastanawiamy się, ponieważ to nie kończymy zastanawianie, nie kończymy na tym, potem zaczynamy się zastanawiać, co możemy zrobić, żeby ten dramat się nam nie przydarzył. Czy jest jakaś możliwość, która sprawi, że możemy zapobiec temu, by to się pojawiło w naszym życiu? Czy możemy jakoś siebie ochronić? Czy możemy ochronić nasze dzieci? W wakacje zdarzyło się dramatyczne, absolutnie dramatyczne wydarzenie tutaj w Anglii, w jednym z miejsc na północy Anglii, gdzie podczas pewnego artystycznego występu, w którym wzięło udział ogrom dzieci, wpadł pewien nastolatek na ten występ do tej sali i zadał rany kłute nożem ogromnej ilości dzieci i osób dorosłych, które próbowały te dzieci ochronić. I doszło do gigantycznej tragedii.
do tragedii, która wstrząsnęła całym tym rejonem, ale też i naszym krajem, tym, w którym ja żyję. Do tragedii, która też sprawiła, że zaczęłam się zastanawiać, jak to możliwe, że tuż, nazwijmy to, pod moim nosem dochodzi do takich rzeczy. I jak ja mogę ochronić swoje dzieci przed tym? Czy jest jakaś możliwość, żebyśmy uniknęli takich dramatów w życiu? Zastanawiałam się, co czują ci rodzice, którzy tego dnia wstali rano i zdecydowali się wysłać swoje dziecko na to przedstawienie, na ten event. Czy mieli jakiś przekaz, czy mieli jakieś wewnętrzne odczucie, by tego nie robić? I co czuły te dzieci? Czy miały wewnętrzną zgodę na to, by rzeczywiście tam iść? Czy były pchane przez jakąś zewnętrzną siłę, by się tam znaleźć? Że powinny się tam znaleźć lub cokolwiek innego? Pojawiało się we mnie ogrom pytań. I wraz za tym wydarzeniem pojawiły się kolejne wydarzenia i kolejne, w których udział wzięły dzieci. I ostatnio w poniedziałek takie zdarzenie miało miejsce w Londynie, gdzie dwoje nastolatków i nauczyciel zostali oblani kwasem. Człowiek zastanawia się, czy możliwe jest zadbanie o siebie, w jakiś sposób ochronienie siebie w tym wszystkim. Wiedza Human Design. Ja nazywam to nauką, jednak być może słowo nauka jest tutaj zbyt wąskie, by określić, czym jest Human Design. Ponieważ jest to nic innego jak otrzymanie instrukcji, by wejść na drogę do poznania siebie, ale poznania siebie nie w sposób taki, jaki ja mam charakter, jaka jest moja osobowość, albo jak ja mogę zarabiać więcej pieniędzy, ale jest to nic innego jak zaproszenie do tego i wręczona instrukcja, jak masz wrócić do siebie, jak masz wrócić do siebie prawdziwej, prawdziwego i odzyskać połączenie ze źródłem. I to słowo, i to określenie źródło, ja to nazywam źródłem, ale równie dobrze możesz to nazwać Bogiem, możesz to nazwać wszechświatem, możesz to nazwać energią stworzenia, możesz to nazwać światłem, ponieważ u każdego z was to określenie inaczej będzie lądowało, inaczej będzie się odznaczało. Natomiast my wchodzimy w ogóle w ten rozwój, w cały ten rozwój. Każdy z nas wchodzi z jakąś intencją i z pragnieniem jakiejś zmiany w swoim życiu. Z mojego doświadczenia i prowadzenia ludzi i na warsztatach, i na sesjach, ale też z mojego osobistego doświadczenia wiem, że nie tyle interesuje mi narzędzie i technika, która pozwoli mi na wprowadzenie zmian, ile interesuje mnie to, jak ta zmiana będzie wyglądała w moim życiu, na ile będzie to skuteczne w moim życiu. I wszystko, co robię, i wszystko, czym się zajmuję, musi mieć przełożenie praktyczne i musi przynosić wyniki. Ja czasem wspominam o tym, że bardzo duża zmiana nastąpi w 2027 roku, w lutym. Ale to nie będzie tak, że ta zmiana nastąpi tego dnia, bo ten dzień jest dokładnie określony. Ta zmiana już następuje. Ona dzieje się już od wielu, wielu lat. Ta zmiana pojawia się w tym, że rodzą się dzieci, które są uznawane za autystyczne, że rodzą się dzieci, którym zostaje wykryte coraz częściej, można by powiedzieć, że nazywają to chorobą, ale to nie jest tak naprawdę choroba. Dzieci, które określane są jako ADHD, które są nadpobudliwe. Coraz więcej pojawia się nowych określeń na stan emocjonalny i stan psychiczny młodych ludzi, najczęściej nastolatków, których zachowania przekładają się na wszystkich, na społeczeństwo. I to, co się zadzieje w lutym 2027, będzie tylko dopełnieniem całości. To będzie jakby przejściem i przekroczeniem pewnej linii, do której już nie będzie powrotu. To trochę tak, jakbyśmy przeszli przez pewne drzwi, te drzwi się zamkną i będzie finał i koniec. I nie będzie w tą lub we w tą.
Nie będzie przejdę sobie tu, a potem sobie wrócę, a potem sobie znowu przejdę, a potem sobie wrócę. To, czego będziemy doświadczać, będzie bardzo dotkliwe dla nas wszystkich ludzi, dzieci, które się będą rodziły. Wiele z nich, które będą nieprzystosowane do życia takiego, jakie my wiedziemy jako rasa ludzka. Te dzieci, które będą się rodziły, będą dziećmi, które będą swoistym etapem przejścia w rozwoju ludzkości. Jaki ten rodzaj przejścia będzie, jak on będzie wyglądał, ile on będzie trwał, tego tak naprawdę nikt nie wie. Wiele możemy tutaj domniemać, przyglądając się historii ludzkości i temu, co się dzieje. Jednak, tak jak wspomniałam, nie jest to rzecz, która się dzieje dziś, ani nie jest to rzecz, która zadzieje się w 2027. Jest to coś, z czym się mierzymy od kilkuset lat. I jest wiele, wiele zaproszeń, które my jako ludzie dostajemy. To nie jest tak, że jesteśmy rzuceni sami sobie na pożarcie i na zagładę. Co chwilę pojawia się ktoś, kto zaprasza nas i dzieli się z wiedzą i dzieli się wglądami, które zostały przekazane, po to, byśmy zmienili swoje życie. I ta zmiana życia nie polega na tym, że mamy być jeszcze bardziej zajechani, że jeszcze bardziej mamy cierpieć, że jeszcze więcej bólu ma się w nas pojawić. Ta zmiana życia ma polegać na tym, zatrzymaj się i zobacz, kim jesteś naprawdę. Zrozum, kim jesteś naprawdę. Ponieważ cały rozwój osobisty, cały rozwój duchowy, gdybyśmy przyjrzeli się temu dokładnie, on o niczym innym nie mówi, jak o tym, by wrócić do źródła. By zawrócić swoją uwagę z wszystkiego tego, co na zewnątrz, do tego, kim jesteś naprawdę. I Human Design właśnie o tym jest. Każdy z Was, kto zaczyna choćby trochę interesować się tym tematem i zgłębiać ten temat, odkrywa, kim jest naprawdę. I z jednej strony część z Was może mieć odczucie, tak, to jestem ja, to jest o mnie. Z drugiej strony część z Was może mieć poczucie, to jest o mnie, ale ja nie chcę taka być, ja nie chcę taki być. Ponieważ nagle okazuje się, że zaczynasz widzieć gigantyczną rozbieżność między tym, jak wygląda twoje życie, tu i teraz, a tym, jak to życie powinno wyglądać. I powinno nie w sensie przymusu jakiegoś, że ktoś ci coś nakazuje, ale powinno w sensie tego, co jest dla ciebie naturalne. I po to ta nauka pojawiła się, po to ta wiedza, nie nauka, ta wiedza została przekazana ludzkości, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia, ponieważ nie każdy z nas jest w stanie dedykować dzisiaj już w tym momencie wiele, wiele lat na terapię, na odkrywanie siebie, na podążanie duchowe w swoim kierunku. Nagle ktoś zebrał to wszystko w jedną całość i miał w sobie odwagę, by przekazać tą wiedzę i by nauczać tej wiedzy, by systematycznie dzień po dniu przez wiele, wiele lat swojego życia mówić innym, co to znaczy być sobą, co to znaczy być generatorem, co to znaczy być manifestującym generatorem, kim jest projektor, kim jest reflektor, kim jest manifestor, co to znaczy mieć dziecko w jednym z tych pięciu typów energetycznych, co to jest strategia i jak masz tak naprawdę żyć, czym jest autorytet i co to znaczy mieć taki autorytet albo taki, co to znaczy mieć zdefiniowane centrum emocjonalne i co to znaczy w życiu twoim. Połowa ludzi na całym świecie ma zdefiniowane centrum emocjonalne i połowa ludzi na całym świecie czuje, że z nimi jest coś nie tak i muszą siebie uzdrawiać. Połowa ludzi na całym świecie w taki bądź w inny sposób praktykuje poprawę swojego nastroju wtedy, kiedy zaliczają dołek. I ogrom z tej połowy nie znajduje wyjścia i nie znajduje rozwiązania dla swoich stanów depresyjnych. Wszystko dlatego, że nie wiedzą, kim są i nie wiedzą, że tych emocji nie da się zmienić, że one będą tak czy inaczej, czy tego chcesz, czy nie, będziesz ich doświadczać. Większość mam na myśli nie 60%, ale 90 parę procent ludzi na całym świecie nie ma zielonego pojęcia, jak mają podejmować decyzje. I są miotani jak małe listki, które spadają z drzewa raz w tą. Szukają autorytetów na zewnątrz, kogoś, kto im ich poprowadzi, kto im pokaże,
kto powie zrób tak albo zrób tak. Boją się podjąć ryzyko, nawet jeśli wiedzą, jaki mają autorytet, boją się podjąć ryzyko. Słyszą w intuicji, głosie intuicji, natychmiastową wskazówkę i natychmiastową odpowiedź, co mają zrobić. Ale stwierdzają, pouczę się jeszcze, zastanowię się, dam sobie czas. Kiedy wiesz, kim jesteś w Human Design, trzy rzeczy, które wystarczą do tego, byś zaczął inaczej żyć i inaczej funkcjonować. Pierwszą z nich jest zrozumienie, jaki jest twój typ energetyczny. Drugą, jaka jest strategia. Trzecią, jaki jest autorytet. Te trzy rzeczy tworzą fundament i podstawę. Jeżeli ich nie wprowadzasz w swoim życiu, jeżeli ściśle nie przestrzegasz tego, do innych nie masz dostępu. Wszystko inne staje się kompletną iluzją. Jeśli ktoś ci robi analizy i ci opowiada o kanałach, o bramach, o krzyżu inkarnacyjnym, o tym, o tamtym, super i wspaniale, ale żadna z tych rzeczy nie jest dla ciebie dostępna, póki nie pojmiesz tej podstawy i nie zaczniesz żyć według tej podstawy. Jeśli jesteś generatorem i cokolwiek inicjujesz, to nie jesteś generatorem. Finał, kropka. To w życiu codziennym jesteś kompletnie kimś innym i chcesz być kimś innym, ponieważ nie szanujesz tego, kim jesteś naprawdę. Nie szanujesz siebie, nie masz w sobie uszanowania do tej jakości. Twoje zadanie zawsze jest takie, by w języku angielskim jest to tak zwane lay back, czyli po prostu opierasz się, jakby nie opierasz się jako opór, ale kładziesz się, relaksujesz i reagujesz na to, co ci podtykane jest pod nos. I reagujesz w bardzo prosty sposób. Większość z was będzie reagować z przestrzeni centrum sakralnego, więc wasza odpowiedź będzie mhm albo mhm. Ktoś ci coś przynosi, ty patrzysz na to, co ci podają na tacy i mówisz, w cudzysłowie na tacy, i mówisz mhm, mhm. I to wszystko, nic więcej. Niczego nie potrzebujesz rozpoczynać, niczego nie potrzebujesz inicjować. Potrzebujesz reagować tylko na to, co się dzieje, na to, co widzisz. A reagować możesz na wszystko. Jeśli jesteś projektorem, nie wchodzisz nigdy, nigdy, nigdy nie wchodzisz w relacje, inicjując. Nigdy w żadne relacje międzyludzkie nie wchodzisz inicjując. Potrzebujesz być rozpoznany lub rozpoznana. Jako projektor, ale nie jako projektor w sensie, że ktoś widzi twój design i mówi do ciebie, rozpoznaje cię jako projektor, bo to jest jakiś żart, kiedy ktoś tak mówi. Rozpoznanie ciebie jako projektora dotyczy tego, co ty w sobie masz do zaoferowania drugiej osobie. Wczoraj opowiadałam w nagraniu, w live'ie, że to jest tak, jakbyś wsiadła lub wsiadł do samochodu, który się zatrzymuje na ulicy, kogoś obcego, kogo nie znasz, wsiadasz do tego samochodu i pozwalasz się wieść. Dzisiaj powiedziałabym nawet więcej, że to jest nie jak samochód, ponieważ samochód nie daje jeszcze do końca takiej właściwej perspektywy. To jest jak samolot. Bo z samolotu naprawdę nie ma wyjścia. Póki ci ktoś tych drzwi z obsługi nie otworzy, nie ma wyjścia, jesteś w górze, jesteś skazany na to, co jest w tym samolocie. Więcej, oddychasz tym powietrzem, które jest w samolocie. Jesteś karmiona i karmiony tym, co ci oferują na pokładzie tego samolotu. I to nie ty jesteś pilotem. To nie ty jesteś pilotem. I ja będę do tego nawoływać i nawoływać i nawoływać, wierząc, że ci z was, którzy jesteście gotowi, naprawdę rozpoczniecie ten proces odzyskania siebie i powrotu do siebie. Dzisiaj, patrząc na to, co się dzieje w życiu, my możemy ingerować w te konflikty, które mają miejsce. Możemy oglądać wiadomości, a potem podejmować działanie, decydować się na to, by wspierać datkami tych, którzy doświadczyli dramatu życia w wojnie, kataklizmach. Możemy to robić pod jednym warunkiem, że robisz to w zgodzie z tym, kim jesteś, to po pierwsze. Po drugie, zanim cokolwiek przedsięwziesz, jeśli dobrze nazwałam to słowo, jeśli nie, to wybaczcie, spróbuj zobaczyć, co to tobie robi. Na chwilę zatrzymaj się.
ponieważ te dwa światy, o których mówię, one będą coraz bardziej wyraziste i ludzie z tego jednego świata będą mieli dostęp do tego drugiego, ale ci z tego drugiego nie będą mieli dostępu do tego pierwszego. Ten jeden świat, który będzie z jednej strony można nazwać enklawą, a z drugiej strony ci, którzy w nim będą, będą cierpieć na swój sposób, ponieważ będą widzieć cierpienie tamtych. I ci tamci z tego drugiego świata, część z nich będzie twoimi bliskimi. Nie jest twoją rolą ratowanie ich. Jeśli chcesz, oczywiście, to jest twoja wola, to jest twoja decyzja. Tak jak powiedziałam, to będzie nasza decyzja, co my zrobimy. Ale jeśli liczysz na to, że ich uratujesz, jeśli liczysz na to, że twoje poświęcenie nie pójdzie na marne, bardzo szybko się przekonasz, jaka to jest iluzja i fikcja. W 1999 roku został opublikowany film Matrix. Ludzie szli na ten film, oglądali ten film i niektórzy byli przerażeni. Niektórzy patrzyli na ten film i szukali głębszego przekazu. Dzisiaj ten film w moim odczuciu zyskuje zupełnie inny wydźwięk. Pokazuje nam świat, który z jednej strony jest przerażający, gdybyśmy go naprawdę doświadczyli, a z drugiej strony, czyż nie to właśnie się dzieje? Sztuczna inteligencja, która się pojawia. Te wszystkie reklamy zachęcające. iPhone 16, który analizuje twoje maile, a potem robi streszczenie tego maila i podaje ci w kilku zdaniach to, czym ten mail był. Sztuczna inteligencja, która za ciebie tworzy reklamy i treści dla użytkowników, które lepiej się sprzedają. Wszystko dla naszego ułatwienia. Tak się mówi. Żeby ułatwić nam życie. Ty jesteś dorosły lub dorosła, masz za sobą przeżyte wiele lat. Wielu z was pamięta czasy komuny. Czasy, kiedy w Polsce było ciężko. Ale każdy z was, może nie każdy, ale wielu z was i wiele z was ma dzieci. Część z tych dzieci ma 10 lat, część 5, część 3, część 12. Te dzieci nie mają zielonego pojęcia, jak było ciężko kiedyś. One zaczynają wyrastać na gruncie łatwo. Im łatwiej, tym lepiej. Im szybciej, tym lepiej. One zaczynają wyrastać na gruncie tej sztucznej inteligencji. Po co mam się wysilać i się zastanawiać, skoro mój przyjaciel Google poda mi wszystko jak na tacy? Tego uczą w szkołach. Moja młodsza córka, która ma 7 lat, wróciła któregoś dnia ze szkoły i powiedziała: Mamo, po co ja mam się nad tym zastanawiać? Pani w szkole powiedziała, że naszym najlepszym przyjacielem jest Google. Wystarczy, że tam wpiszę i wszystko się pokaże. I do nas rodziców należy to, co my dalej z tym zrobimy. Tak jak powiedziałam, te dwa światy, które już zaczynają istnieć i zaczynają coraz bardziej wybrzmiewać. Spróbuj tylko to zobaczyć. Spróbuj zobaczyć, jak wiele osób, być może osób nawet, z którymi jesteś lub byłaś związany, jest w tym drugim świecie. To nie jest coś, co jest oddzielone fizyczną granicą, ale to jest coś, co jest oddzielone energetyczną granicą. Co chwilę dociera do mnie informacja o tym, jak ktoś z moich znajomych, kogo dobrze znałam od 20, od 30 lat, w wieku 40 paru lat umiera. I siadam wtedy z taką informacją i zastanawiam się, jak to możliwe. I oczywiście, że pierwsze lata, kiedy te informacje do mnie docierały, oczywiście, że moim natychmiastową reakcją było: chcę ich wszystkich uratować. I znowu tutaj Human Design przychodzi z odpowiedzią, ponieważ kiedy wiesz, kim jesteś w Human Design, wiesz też, jakie są na ciebie nałożone oczekiwania. Jednym z tych oczekiwań, kiedy przyjrzymy się swojemu wykresowi, każdy z was, w samym centrum tego wykresu będziecie mieć niezdefiniowane centrum tożsamości. To jest jeden, jedyny kształt rombu. To nie jest serce, żebyście dobrze zrozumieli. Centrum tożsamości nie jest sercem. Nawet jeśli jest w centrum
tego bodygrafu nie jest serce. To centrum tożsamości ma w sobie pewne cyferki. Te cyferki to bramy. I w momencie, w którym wchodzimy w układ trzech i więcej osób, to, co się zaczyna dziać, to zaczyna się dziać rzecz następująca. Tworzy się tak zwane penta. Penta jest energetycznym tworem, zupełnie oddzielnie istniejącym. Czymś, co zaczyna mieć władzę nad układem tych osób, które stworzyły penta. I jest to twór energetyczny, który w wielu, wielu przekazach był opisywany. Znajdziecie to w książkach. Ja już teraz nie pamiętam te książki. Wadim chyba. Książki, które mówią o kapłanka Tafti, o ile dobrze to nazywam, ale też i o wyzwoleniu. Książki, które zostały napisane w języku rosyjskim, przełożone na język polski, które opowiadają o tworach energetycznych, o tworach energetycznych, które nie są ludźmi. I o tym też mówi Human Design, że kiedy my wchodzimy w taki układ, 3 osoby do 5 osób, czyli tak naprawdę rodzina, ale też i grupa znajomych, natychmiast zostaje nam przypisana pewna rola. Kiedy jesteśmy nieświadomi siebie, kiedy nie wiemy, kim jesteśmy, jakże łatwo jest nam ześlizgnąć się i stać się tym, kim inni oczekują od nas. Moją rolą w takich układach jest bycie ratownikiem. Ja nie jestem ratownikiem. Nie chcę być ratownikiem i nie będę ratownikiem, niczyim ratownikiem. Ale żeby nie być tym ratownikiem, potrzebuję wiedzieć, co mam ze sobą robić, kiedy doświadczam trudnych emocji, bardzo trudnych, ponieważ moje centrum emocjonalne jest zdefiniowane. Kiedy dostaję informację o tym, że ktoś z moich przyjaciół umiera, nagle, ni stąd, ni zowąd, nie mogę przejść obok tego obojętnie, potrzebuję usiąść z tym, co się dzieje i potrzebuję przeprowadzić siebie przez ten proces. Z drugiej strony, mając świadomość tego, co inni ode mnie oczekują, jako linia 5-1, profil 5-1, za każdym razem, kiedy będę słyszeć od kogoś, że ten ktoś widzi we mnie swoją siostrę energetyczną, to jest dla mnie bardzo duża wskazówka, że robi gigantyczną projekcję na mnie, ponieważ ja nie jestem niczyją siostrą energetyczną. Jako 5-1 nie jestem niczyją siostrą energetyczną. I naturalne jest, że wiele osób, z którymi pracuję, pragnie ze mną wejść w bliższą relację i mieć ze mną bliższy kontakt. I teraz po mojej stronie jako osoby prowadzącej, bo mam na myśli tutaj przede wszystkim to, czym się zajmuję zawodowo, po mojej stronie jest moja odpowiedzialność za to, jak nawiguję sobą w tej relacji i czy ja pozwolę sobie na to, by ktoś tą projekcję przełożył i czy ja popłynę na tej projekcji poprzez swoje jakieś nieuzdrowione rany albo bycie nie sobą, czy też rozpoznam, czym jest ta projekcja i właściwie zareaguję. I teraz te właściwe zareagowanie często wiąże się z powiedzeniem komuś nie. I ta druga osoba może się poczuć urażona i może poczuć się odrzucona i może się poczuć, że może jest dla mnie niewłaściwa, ale w sposób taki negatywny, że nie chce się z nią przyjaźnić. Nie ma to nic z tym wspólnego. Moja świadomość, samoświadomość siebie i tego, kim jestem i co to znaczy być linią 5 i co to znaczy mieć profil 5-1, oznacza jedno. Robię robotę i znikam. Czy dla mnie to było proste? Nie, to było dla mnie cholernie ciężkie. I wiele razy potknęłam się na tym, ponieważ to, czego nas uczy się, co to znaczy być terapeutą? Jak prowadzić innych ludzi? Nie ma nic wspólnego z trzymaniem sztywnych zasad i granic. A jeszcze mniej ma wspólnego z tym, by komuś odmawiać prowadzenia. Ale jako linia 5, jako profil 1, jako projektor, muszę mieć świadomość tego, że ten, kto do mnie przychodzi i chce mieć ze mną sesję,
prowadzi samolot, do którego ja wsiądę. I owszem, ja widzę w tej osobie natychmiast wręcz wszystko to, co potrzebuje być uzdrowione, a co jest ważne dla zmiany życia w tej osobie. Jednak jeśli ja nie podejmę decyzji w zgodzie ze swoim autorytetem, to ta osoba za cholery nie będzie gotowa na to, żeby to, czym ja się podzielę, przyjąć i wprowadzić w życie. Więcej, będzie miała wobec mnie ogromne oczekiwania, że to ja wykonam tą robotę za nią. I kiedy te oczekiwania nie spotkają się z rzeczywistością, ponieważ ja za nikogo nie mogę wykonać roboty, ja nikogo nie mogę uzdrowić magiczną różdżką. Jest część, którą trzeba wykonać samodzielnie. I jeśli ja wejdę w taką relację nie w zgodzie ze swoim autorytetem, to ta osoba te oczekiwania przełoży na mnie, te oczekiwania nie zostaną wypełnione i oskarży mnie potem przed całym światem, jak beznadziejną jestem prowadzącą, jak bardzo ją oszukałam, jak bardzo ją naciągnęłam. I to miało miejsce wiele razy w ciągu ostatnich 4 lat w moim życiu. Więcej, jeśli takiej osobie będzie to doświadczenie naprawdę dotkliwe, jeśli naprawdę ją mocno poruszy i nie weźmie odpowiedzialności za swoją część, to pójdzie o krok dalej. Nie tylko rozgłosi wszystkim dookoła, jaka jestem beznadziejna. Pofatyguje się o to, by energetycznie wystarczająco mocno mnie udźgnąć. I maile, które dostaję z pogróżkami czasem? My nie musimy wiedzieć, kim jesteśmy w Human Design. Nie musimy znać swojego design. Możemy się o tym dowiedzieć z naszego doświadczenia, z naszych potknięć, bolesnych potknięć. Albo możemy zgłębić tą wiedzę i następnie zacząć ją wprowadzać w życie. Dzień dobry, Edyto. I mimo tego, że tą wiedzę zgłębiam od prawie 4 lat, i na początku sądziłam, że zajmie mi to bardzo krótko, to dzisiaj zaczynam rozumieć, co to znaczy, kiedy człowiek, który tą wiedzę zaczął przekazywać, Ra Uruhu, kiedy powiedział, że ten proces zajmuje 7,5 roku. 7,5 roku. Ale 7,5 roku nie a czekania, aż ktoś ciebie poprowadzi w tej wiedzy, ale 7,5 roku praktyki, przekładania tej wiedzy na swoje życie. I uwierzcie mi, nikomu nie będzie na rękę. Nikomu nie będzie na rękę, żebyś ty była tym, kim jesteś naprawdę. Wszystkim jest wygodnie, że jesteś nie sobą. Po pierwsze, oczekiwania, które wobec ciebie mają, twoje poczucie winy, twoje uwikłania, twoje zobowiązania, do których starasz się stanąć i wszystkich zadowolić, i wszystkich uratować, powodują, że to twoje życie jest, jakie jest. Innym nie będzie zależało, byś wyszła z tego. Innym nie będzie zależało, byś podejmował decyzje w zgodzie ze swoją strategią. Tak naprawdę praktycznie nikomu nie będzie na tym zależało. Po pierwsze, ci, którzy sprzedają różne rzeczy, stracą ciebie jako klientkę lub klienta. Po drugie, przestanie być możliwość manipulacji tobą, kiedy będziesz wiedzieć, kim jesteś, kiedy zrozumiesz, co to znaczy być tobą. Po trzecie, przestaniesz wchodzić w układy toksyczne. Częściej będziesz mówić nie, dziękuję. Będziesz głębiej ze sobą połączony i połączona. I wszystko to, co się dzieje w naszym życiu, te dwa światy, które istnieją. Czy można się ochronić przed tymi złymi zdarzeniami? Nie wiem. Nie umiem na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem, czy za każdym razem podążanie w zgodzie ze swoim autorytetem na pewno uchroni nas przed trudnymi rzeczami. Jednak wiem jedno, że w chwili, w której słuchamy tego wewnętrznego głosu i potrafimy podejmować decyzje w zgodzie z autorytetem,
doświadczamy głębokiego poczucia ze źródłem i doświadczamy stanu, takiego stanu, który przenika nas do szpiku kości. To jest poczucie, ja nic nie muszę. To jest poczucie, widzę. Widzę to, co się dzieje. Widzę to, co się dzieje na zewnątrz. Widzę to, co się dzieje w tobie. Jednak to, czy ja chcę być częścią tego, co się dzieje w tobie i tego, co się dzieje na zewnątrz, to już zupełnie inna sprawa. Jeśli jesteś rodzicem, to twoje zadanie jest, by wiedzieć, kim jest twoje dziecko i jak to dziecko uczyć, uczyć korzystania ze swojego autorytetu. Te dwa światy, o których wspominałam na początku, one zaczynają coraz bardziej wybrzmiewać. W 2027 będzie gigantyczny boom. Gigantyczny, gigantyczny boom. Jeśli się mnie pytacie, czy mamy ingerować w ten drugi świat, moja odpowiedź jest nie. Nie. Ale oczywiście to jest każdego z nas decyzja. I nie namawiam nikogo do tego, by nie udzielał charytatywnej pomocy, albo nie wspierał tych, którym jest gorzej. Działajcie w zgodzie ze swoim autorytetem i w zgodzie ze swoją strategią. Jak jesteście projektorem, nie jesteście rozpoznani i zaproszeni, to nie jest wasze zadanie, by cokolwiek robić. Uwierzcie mi, to nie jest wasze zadanie, by cokolwiek robić. Wasza rola na tej ziemi jest dużo większa, niż sądzicie. Niedługo będzie program Akademia Human Design. Będzie to potężny program. Tam będę nie tylko dostarczała wiedzę, ale praktykę i procesy, które pozwolą tym z was, którzy jesteście gotowi na tą podróż, by wprowadzić to w swoje życie, by rzeczywiście to życie stało się takie, jakim jesteście. A dzisiaj się z wami żegnam.